Rafał! Jak? Doszło do zderzenia autobusu i ciężarówki, w wyniku czego poszkodowanych było 26 osób w autobusie. Trzeciego sami się gotowali, trzeciego z pomocą strażaków. Samochody uległy zapaleniu w fazie początkowej zderzenia. Tir z materiałami spożywczymi uległ spaleniu. Osoby poszkodowane z autobusu zostały ewakuowane, dwóch kierowców. 13 osób zostało hospitalizowanych. Paweł! Chodź! Wyciszę!